Cześć, nastał już wrzesień i mimo iż nie witam się z Wami w języku niemieckim, to pokażę Wam, jak przygotować pewne klasyczne niemieckie, a w zasadzie to bawarskie danie. Wrzesień to oczywiście miesiąc Oktoberfestu, a podczas Oktoberfestu oprócz dużej ilości piwa zjadane są też również ogromne ilości mięsa. I dziś pokażę Wam, jak przygotować taką bawarską, chrupiącą golonkę. Aby ją przygotować, oczywiście potrzebna będzie golonka. Do tego dania najlepiej sprawdzi się golonka tylna. Tylne golonki są większe niż przednie. Moja ma około 1100 gramów, ale może być ona nieco większa. Taka duża golonka, kilogram 200, kilogram 300 będzie idealna dla dwóch osób albo dla jednej bardzo, bardzo wygłodniałej osoby. Golonkę przygotuję w piekarniku. Jest to danie, które jest bardzo chrupiące i aromatyczne. Do przyprawienia golonki wykorzystam sól, pieprz, owoce jałowca, nasiona kopru włoskiego, kminek i to w zasadzie wszystkie przyprawy, które będą nam potrzebne. Poza tym jeszcze odrobina oleju roślinnego. Octu, który jest tutaj niezwykle ważny, on pomoże nam zachować taką chrupkość skórki oraz czosnek, którym nabijemy nasze mięso. Przygotowanie rozpoczynam od tego, aby wszystkie swoje przyprawy przerzucić do moździerza i porządnie je zgnieść. Jeśli chcecie, możecie wykorzystać przyprawy, które już są zgniecione. Porządnie rozgniecione przyprawy, które mają już w tym momencie niesamowity zapach, mogę na razie odłożyć sobie na bok i przejść do przygotowania golonki. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Rozpoczynam od tego, aby golonkę za pomocą takiego niewielkiego nożyka lekko ponakłuwać. Jeśli chcecie, zamiast noża możecie wykorzystać jakiś szpikulec lub takie specjalne urządzenie, które służy do nakłuwania mięsa. Gdy skóra jest już nakłuta, golonkę możemy obrócić szerszą częścią do góry, a następnie za pomocą niewielkiego noża zrobić w mięsie kilka dziurek, w które następnie należy włożyć ząbki czosnku, które są obrane i pokrojone na mniejsze kawałki. I teraz pora zająć się przebiciem golonki za pomocą szpikulców w taki sposób, aby stworzyły one coś w rodzaju krzyża i aby dobrze trzymały skórę. Skóra nie będzie nam się ściągać, dzięki temu będzie bardziej chrupiąca. Ja wykorzystałem drewniane szpikulce, takie wykałaczki, ale zdecydowanie lepiej jest wykorzystać szpikulce, które będą metalowe. Szpikulce wbijajcie mniej więcej 1 cm od zakończenia skóry i starajcie się przebić je w taki sposób, aby przechodziły blisko kości. Skóra wieprzowa jest dość twarda, dlatego lepiej sprawdzą się szpikulce metalowe, ale jeśli będziecie wykorzystywać drewniane, to również powinniście dać radę. I teraz pora naszą piękną golonkę dokładnie posmarować za pomocą octu. Podczas smarowania golonki zwróćcie uwagę na wszelkie zakamarki. Postarajcie się ją bardzo dokładnie nasmarować octem. I teraz pora nasmarować ją jeszcze przyprawami. Wcześniej możecie wykorzystać odrobinę oleju roślinnego, dzięki czemu przyprawy będą się lepiej trzymać. Gdy golonka jest już porządnie natarta, pora odłożyć ją do lodówki. Najlepiej, jeśli w lodówce spędzi przynajmniej kilka godzin, a jeśli macie taką możliwość, to zostawcie ją w lodówce na całą noc. Gdy nadejdzie moment pieczenia golonki, rozpocznijcie rozgrzewanie piekarnika do 180 stopni, grzanie góra-dół, bez nawiewu, bez termoobiegu. I teraz pora zająć się jeszcze warzywami, które wykorzystamy do tego, aby stworzyć taki fajny, piwny sos. Jeśli chodzi o warzywa, to będzie nam potrzebna marchewka, cebula oraz czosnek. Ja mam akurat cebulę czerwoną, ale możecie wykorzystać zwykłą cebulę. Przyprawy w postaci owoców jałowca oraz liści laurowych. Ja mam 3 niewielkie liście, jeśli będziecie mieć większe, możecie wykorzystać 2. Poza tym potrzebny nam będzie również bulion. Możecie wykorzystać dowolny bulion. Bulion może być ciepły, ale ciepły być nie musi. Oraz piwo. Ja wykorzystuję dziś ciemnego dunkiela monachijskiego. Jeśli nie macie dostępu do niemieckiego ciemnego piwa, to możecie wykorzystać portera albo inne podobne piwo. Jeśli chodzi o przygotowanie, to ono tutaj jest już dość proste. Marchewkę wystarczy pokroić w plasterki. Cebulkę kroimy w takie bardzo grube piórka, w zasadzie można powiedzieć, że coś przypominające połowę ćwiartek, a czosnek rozkrajamy na pół. Gdy warzywa są już pokrojone, a piekarnik osiągnie temperaturę 180 stopni, pora z lodówki wyciągnąć golonkę. Moja golonka umiejscowiona była na takiej blaszce do pieczenia z kratką. Kratkę na razie mogę odstawić sobie na bok, a na dno blaszki do pieczenia mogę przerzucić przygotowane wcześniej warzywa. Do warzyw dodajemy przyprawę, a następnie wszystko zalewamy bulionem z kurczaka oraz piwem. Jeśli chodzi o płyn, to ważne jest, aby było go dość dużo, ale aby nie przykrywał w żadnym stopniu naszej wieprzowiny. Ja zrobiłem sobie taki patent, że ustawiłem sobie marcheweczki, zrobiłem z nich taką wieżę, dzięki czemu moja kratka jest nieco wyżej i płyn w tym momencie jest w całości pod golonką. Teraz w golonkę mogę wbić jeszcze termometr,
a następnie odstawić ją do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Długość pieczenia uzależniona jest od rozmiaru golonki. Powinno to wszystko zająć około 2 godzin, czasem kilka minut więcej, czasem kilka minut mniej. Moje mięso wewnętrzną temperaturę 85 stopni osiągnęło po godzinie 55 minutach pieczenia, ale jeśli będziecie mieć nieco większą golonkę, to wtedy może ona wymagać kilku minut dłużej. Wyciągnąłem ją z piekarnika i piekarnik od razu przestawiłem na tryb z nawiewem. Zwiększyłem jego temperaturę do 250 stopni. W tym momencie golonkę mogę przełożyć sobie na talerz, cały czas jednak wykorzystuję kratkę. Za chwilę będę odkładał ją do piekarnika, muszę jednak poczekać, aż nieco się rozgrzeje. Wcześniej jednak zajmę się przygotowaniem sosu. Zawartość blaszki za pomocą sitka przecedzam do niewielkiego rondelka, a następnie nasza golonka znów na blaszce wędruje. I teraz muszę posmarować ją odrobiną octu. Podobnie jak wcześniej, do tego celu wykorzystuję pędzelek i kiedy cała golonka będzie dokładnie posmarowana octem, wykorzystuję mniej więcej połowę łyżeczki. Odkładam ją do piekarnika na około 15 minut. Piekarnik w międzyczasie zdążył nagrzać się już do 250 stopni. Włączony ma również nawiew. W międzyczasie mogę zająć się piwnym sosem. Rondelek ustawiam na kuchence, następnie włączam pod tym średnią moc. W szklance tutaj mam wodę i w wodzie tej rozpuszczam odrobinę skrobi. Wszystko mieszam dokładnie tak, aby nie porobiły mi się żadne grudki. I kiedy wszystko będzie zamieszane, dodaję to do rondelka. Dodaję tam również cukier i pozwalam, aby wszystko się zagotowało i pogotowało przez jakiś czas. To jak długo wszystko to powinno się gotować, to zależy od tego, jak dużą mieliście blachę. Jeśli mieliście dużą blachę, to woda, a w zasadzie płyny, które się tam znajdowały, redukowały się nieco bardziej. Jeśli mieliście, podobnie jak ja, mniejszą blaszkę, to wtedy może wymagać to nieco dłuższej redukcji. Jeśli chodzi o ten sos, to powinien być on dość gęsty, ale uważajcie, aby nie przesadzić. Warzyw oczywiście nie muszę wyrzucać, świetnie sprawdzą się tutaj jako dodatek. W piekarniku po około 5 minutach wyłączam nawiew. W międzyczasie cały czas redukuje się mój sos. Przygotowałem sobie również pieczone ziemniaczki, które podam jako dodatek. Rozłożyłem też warzywa, które w tym momencie są piękne i bardzo aromatyczne. Po 15 minutach w piekarniku golonka wygląda już pięknie. Jest mega chrupiąca i tylko posłuchajcie. Sos powoli się redukuje, a ja teraz golonkę jeszcze raz posmaruję odrobiną octu i odłożę do piekarnika, w którym zmniejszyłem temperaturę do 220 stopni, na kolejne mniej więcej 10 minut. Po kolejnych 10 minutach w piekarniku golonka jest jeszcze bardziej chrupiąca niż wcześniej. Podczas tego pieczenia powinniście ją obserwować, aby była taka fajna i złocista. I posłuchajcie tylko, jak chrupie. W międzyczasie przez kilkanaście minut porządnie zredukował się również nasz sos, a ziemniaczki, które włożyłem do piekarnika, doszły. Taką golonkę możecie podawać w całości, ja jednak podzielę ją dziś na porcje.